Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy paczkę modów w Modne Wyzwanie, na której to paczce Madzia prowadzi swoją serię. To znaczy zainstalujemy sobie paczkę modów w Modne Wyzwanie 2, bo Madzia prowadzi właśnie na tej paczce sezon drugi swojej serii Modne Wyzwanie. Wiecie, o co chodzi. W każdym razie paczkę stworzył dla Madzi Kenar i pobierzemy sobie to w takim razie z jego strony. Zatem wchodzimy na taką stronę, do której link jest w opisie do filmu. To jest właśnie strona z paczką, Modne Wyzwanie, strona Kenara. I tutaj jak sobie zjedziemy ciut w dół, to mamy Modne Wyzwanie, sezon drugi. Pobierz klienta, pobierz serwer. Pobieramy klienta, czyli po prostu pliki na, po to, żeby sobie na swoim komputerze zainstalować. Czyli klikamy tutaj pobierz klienta i stąd pobieramy paczkę. To pobieranie w zależności od tego, jaki macie internet, potrwa albo chwilkę, albo parę godzin. Mi to wczoraj zajęło mnóstwo czasu, przez co nie zdążyłam nagrać i dlatego dopiero dzisiaj będzie to nagrane. Także tutaj klikamy na pobierz klienta i stąd pobieramy plik. OK, jak już nam się udało pobrać, to możemy instalować. I cóż robimy? Otóż naciskamy jednocześnie na klawiaturze klawisz R jak robak oraz klawisz Windows, ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury. Wyskakuje nam wtedy takie okno Run, czyli uruchom. Tutaj wpisujemy %appdata%, klikamy OK. Wyskakuje nam folder roaming i w folderze roaming mamy zapewnie jakiś folder .minecraft, bo sobie gramy w Minecrafta, jakiego tam sobie chcemy. Na przykład ja mam tutaj akurat na 1.19 ustawiony, ale mogłam mieć na 1.18.2 jakąś grę albo coś tam razem z moim save'em i tak dalej, i tak dalej. Zatem ten folder .minecraft, jeżeli nie macie, to się w ogóle tym nie przejmujcie, to zostawcie ten krok, który ja teraz robię w świętym spokoju, jeżeli tutaj w folderze roaming nie macie folderu .minecraft. Ale jak tak jak ja macie, to na pulpicie proponuję, zróbcie sobie nowy folder, o tak, nazwijcie go sobie, nie wiem, mój Minecraft na przykład tak sobie to nazwijcie, czyli ten, który gracie, nie ten z paczką, tylko ten właśnie, który sobie gracie, żeby po prostu, musimy go tutaj stąd zabrać, żeby on nam się nie pomylił, nie połączył razem z tą paczką, bo potem będzie tak zwana kicha. Okej, dobra, sobie to weźmiemy trochę na bok. Mój Minecraft otwieramy. O, mamy tutaj mój Minecraft, tutaj mamy roaming i z tego roamingu po prostu przerzucamy do mój Minecraft cały folder .minecraft. Mamy tutaj ten folder, ten stary, na którym sobie graliście, macie tutaj swoje save'y i tak dalej. Ten stary folder sobie tutaj właśnie do mój Minecraft wrzucacie. Zamykacie to i przynajmniej wiadomo, że nam się nie pomyli mój Minecraft z Magic Boxem. OK, no i teraz, żeby zainstalować tego Magic Boxa, to musimy mieć tutaj w folderze roaming folder .minecraft. Czyli co musimy zrobić? Musimy uruchomić Minecrafta po prostu. Launcher uruchamiamy. Gdy launcher się uruchomi, musimy się zalogować do Minecrafta, czyli ja tutaj przez Microsofta się loguję. Tadam! OK, zalogowałam się. No dalej, dalej, dalej. No i... Hopsia. OK, dismiss to, OK. Czyli mamy tutaj nowy zupełnie Minecraft z tymi do wyboru 1.19, ale to nas nie interesuje, ponieważ interesuje nas to, że teraz jak znowu klikniemy jednocześnie klawisz R jak robak i klawisz Windows, ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury, wyskoczy nam to okno Run, czyli uruchom, klikniemy OK i widzimy, że w folderze roaming stworzył nam się, gdy uruchomiliśmy właśnie ten launcher, stworzył nam się tutaj folder .minecraft. Zatem możemy teraz to sobie zamknąć. Launcher już nam w tym momencie nie jest potrzebny i najistotniejsze to jest to, że mamy folder .minecraft. Jak pamiętacie, tutaj w moim Minecraft też macie
folder.minecraft, ale to jest folder ten z waszym Minecraftem, a to jest folder, w którym będzie Magic Box. Zatem wchodzimy do tego folderu .minecraft i mamy tutaj takie rzeczy. Zatem teraz klikamy prawym przyciskiem myszy na pobrany plik Magic Boxa i otwieramy go za pomocą WinRara albo WinZipa, co tam macie do otwierania plików spakowanych. I jak widzicie, tutaj są takie rzeczy różne. Czyli klikamy na to wszystko, zaznaczamy znaczy wszystko, czyli klikamy tutaj jeden, tutaj robimy Shift i zaznaczamy drugi. I to wszystko teraz przerzucamy tutaj do tego folderu .minecraft. Czekamy, to chwilę zajmie. Ale wszystko przerzucamy. I nam się wszystko przerzuciło, czyli to już możemy zamknąć tutaj i widzimy teraz, że gdy wejdziemy do folderu versions, to mamy 1.18.2, tutaj nam się zrobiło, 1.19, który był tutaj i Magic Box. Ok, zamykamy to i uruchamiamy launcher. Tutaj nam takie wyskakuje, zamykamy to. Ok, i teraz tak. Tutaj, jak widzicie, w dalszym ciągu jest 1.19. Nas nie interesuje 1.19. Klikamy tutaj Installations i tutaj klikamy New Installation i tutaj klikamy Version i patrzymy, co my tu mamy. Tu mamy na przykład Release Magic Box. Zatem klikamy sobie tutaj Release Magic Box. Tutaj sobie piszemy Magic Box. Tutaj sobie wybieramy na przykład do Magic Boxa, sobie wybierzmy, o takie coś, Magic Box. Tutaj klikamy More Options, zjeżdżamy w dół i tutaj wpisujemy mnóstwo tych ramów. Ile tam możecie wpisać, ile wasz komputer, na ile wasz komputer zezwala. Czyli tak, jak ja mam komputer, który ma 16 giga pamięci RAM, to mogę wpisać 8, bo jest przyjęte, że wpisujemy połowę pamięci RAM, którą ma nasz komputer. Czyli jeżeli macie 8-gigowy, to tutaj wpisujecie 4. Jeżeli macie 4-gigowy, to nie zmieniacie, bo tu było 2. Tylko nie wiem, czy wtedy wam paczka ruszy. Także ja tutaj sobie przypisałam 8 giga i po prostu jeżeli macie 12-gigowy, no to 6 i tak dalej. Także wpisujcie sobie, tak jak mówię, przyjęte jest, że połowę pamięci RAM. Ok, i tu mamy Magic Box, tu mamy Magic Box, tu mamy ikonkę, tu mamy 8 giga, create. O, i jak widzicie, takie coś nam się stworzyło. Wracamy na play i tutaj sobie stąd strzałką w dół klikamy i wybieramy Magic Box i klikamy play i tutaj zaznaczamy i znowu klikamy play i teraz czekamy, aż nam się zainstaluje cały Magic Box i pojawi się strona startowa gry. To w moim przypadku to potrwa bardzo, bardzo, bardzo długo. Także widzimy się, jak to się stanie. No i po jakimś czasie mamy w końcu ekran startowy, jak widać, możemy sobie zagrać w single player. Opcje tutaj są, video setting. Tutaj wszystko jest już ustawione w tej paczce, także proponuję niczego nie zmieniać, aczkolwiek ja sobie zmieniłam jedną rzecz. Otóż gdy się otworzyło całe, to video settings było to na cały ekran. Ja bardzo nie lubię mieć całych ekranów, dlatego tutaj zrobiłam z full screen na windowed. Poza tym tutaj chyba nie trzeba nic ustawiać. Tutaj są shadery. Są włączone BSL, można sobie przełączyć, który się chce shader. Ja tutaj nic nie zmieniam, ok, wychodzimy stąd, wychodzimy stąd, wychodzimy stąd i tworzymy nowy świat, czyli klikamy single player i difficulty normal, pierdu. Więcej opcji, zezwalamy na cheatowanie, bo jest minimapa, żeby się teleportować, to musi tutaj być on. Także tutaj zezwalamy na cheatowanie, więcej opcji świata wchodzimy. Ja sobie zawsze dodaję bonusową skrzynkę, bo czemuż by nie. No i tutaj przede wszystkim trzeba ustawić, tutaj to, Terraforged
To trzeba mieć tutaj ustawione, żeby ta paczka działała. No i seed sobie wpiszemy taki, jak Madzia ma, czyli kotlety mielone z buraczkami, tak? Kotlety mielone z buraczkami. Kotlety mielone z buraczkami. OK. I tworzymy nowy świat. I widzimy się. No twórz. Halo, kliknęłam tutaj. Kliknęłam. No i tworzy nam się nowy świat i widzimy się, jak się stworzy. No i mamy nasz światek. Taki mamy wschód słońca. I cóż tutaj mamy? Jak widać, w łapce mamy książkę. Animal Dictionary. O, 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 a ja nie mam dźwięku. Ok, już mam. Już mam dźwięk. Zatem w książce mądrej tutaj wszystko. Wszystkiego się dowiemy o zwierzakach, które występują w paczce. Cóż tutaj dalej mamy? Tutaj możemy sobie różne różności wciskać na siebie. Tutaj mamy coś też. No nie znam wszystkich modów z tej paczki, także nie mam pojęcia, co i jak się używa. Tutaj mamy, możemy sobie zmienić game mod. O, właśnie sobie zmienimy od razu, żeby sobie polecieć. Gdzieś pszczółki latają pod słońce, patrzymy. Zmienimy sobie, o, na creative, także mogę teraz latać. Słychać ptaszki śpiewające. No, także trzeba mieć też dużo właśnie dodanej pamięci, żeby to tak w miarę płynnie się robiło wszystko. No i cóż, tutaj mamy questy? Mamy questy? Albo i nie mamy? Nie wiem. Nie wiem, czy tutaj są jakieś questy w tej paczce, czy nie ma, nie mam pojęcia. Także cóż, no widzicie, że paczka działa. Co ja tu jeszcze mogę zrobić? Jest tyle różnych modów, że nie wiem, o co w nich wszystkich chodzi, ale wszystkiego się dowiecie, oglądając Madzi serię. Ale jak widzicie, paczka działa. To ja kończę, a wy piszcie w komentarzach, jak jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie moje serię z Sims 4 Dynastia Piastów oraz serię z Minecrafta Survival Solo 6. No i dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka i tymczasem trzymajcie się. Pa, 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 całusów 102.